Denis Orubko came to Warsaw yesterday, and we are so lucky to have you here in our climbing gym. How are you in here? Thanks a lot for the meeting, especially for Maya that she believed me. No, thank you, guys. Dziękuję за запрошення, дякую за спотканення. Поняв, що Джим Макак для мене таке добре визвання, як такий маленький костіл в спіначці Чанко по скалам. Ну, такий приклад. І добре же ту добре коліжання мам Іржі і з Патріцією, хто є як-то голосителі. Власителі того Джима. Ліпше я по-англійськи або по-польську? Можеш мовити як це, власне о то ході. Я слухаю, що ти мовиш супер по-польську. То було тяжко, що я працював дуже в Запковіцях, в Овлошах, і зараз не мог тиждень або, окей, 8-10 днів спинати на скалах, де робить чвечення, тренінгу. І зараз вчора для мене було визвання зробити 6C, я не мог того. А 10, ні, вчора було 6B+, максимально, 3 рази спав 6C. Ні, 6C це робилось? Ну, 6 спав. Спадłeś, але pięknie ci But szło. Today, dzisiaj ja zrobił jedną drogę i ciężką, dobrą. Just 5 minutes ago. Tak, i to była... Yes, just he did it, yeah. To był taki triumf maleńki dla mnie. Yes, radość. I właśnie ja o tym chciałem porozmawiać, ponieważ na pewno o Himalaje, ale by cię wszyscy pytali. No to jest mistrz świata, po prostu wszyscy wiedzą, kim jesteś. A ja mam inne pytanie dla tych ludzi, którzy nas słuchają, którzy tu przychodzą. Jak ty się czujesz na takim panelu epoksydowo-drewnianym? Czy ty to lubisz, czy ty się tak jak no, ekscytowałeś się przed chwilą tym, że wczoraj nie mogłeś, dzisiaj mogłeś. Podoba ci się takie wspinanie również sportowe? No, dla mnie wspinanie na ścianach takich sztucznych, oczywiście, że tylko trening. No, trening też ma cel. Ja w ogóle mam wyzwanie, żeby zrobić trening najlepszym sposobem. I jak ja wspinał dzisiaj 6C, na jutro mam nadzieję 7A, tego, że pytanie od Patrycji idzie do publiczności, jakie 7C w makakie najlepsze dla Denisa? 7A, przepraszam, 7A. І мам надію, що на ютро з тебе, можливо, на секурації спробую. Удача. І то для мене тренінг. Очевидно, поніж скали, то інна стихія, інна справа, інне мажені. Скали на вятру, кеди під сонцем. То є здорова така кондиція. Чанка спіначкова, макак, де задюже місце, де все є вольно. То, очевидно, теж подобає для мене, щоб робити це визвання і проміж особ, хто концентрується теж для сексесу, якби пінкні каб'єти там теж роблять 6B, 6A, або моди хлопаки такі на болдеринги там довгі хвити отрабатують, працюють. То очевидно, що це такий приклад для мене, як сенс молодості, енергія така, що мені подобає, що як я з 47 років, бенді 48, і очевидно, що це поворот моєї ментальності до того, коли я був 25-20 років. Чи це для того, що ти осьом Osiągnąłeś w górach wysokich wszystko, jakby eksploracja na 8 tysiącach została zamknięta, to teraz szukasz nowej drogi? No, ja nie mogę tak mówić, że więc, że ja skończył się wszystko na 8 tysiącach. Nie, że jakby osiągnąłeś jest, tak dużo, to jest że... taka pauza teraz, tak, ja dobył dużo tak. Różnych sztuk w rzeczy, no ja spinał po skalam теж дуже часто. Но як в Угулі мав пропозиції для спинання гурських гол на високості, то інне приготовлення тіла, як конь, то є лепі мовити. А зараз, так, як мавпа. І, очевидно, я не мав часу, щоб в Угулі дуже страчити на спинання скалкове. А зараз я мав чилята, щоб спинати по скалам. Окей, як ми мовимо, то є теплі скали з зимньою віною, горонці каб'єти, то є найліпший приклад. А чи локдаун трохи не помог в тим, що... Że spowodował, że nie ma wypraw, nie jeździsz, nie, lockdown, się to, przyczynił nie, trochę, nie? Nijakiej różnicy dla mnie nie było, motywacja ta inna. Jak zimowy Broad Peak próbował zdobyć, ja potem powrócił się, to ja chciał skończyć moje wysokogórskie wspinanie, żeby odpoczywać trochę, mentalność, żeby była balansowana, albo dla rodziny czegoś zrobić, pracę zorganizować. I w lockdownie, kiedy ja mieszkał w Hiszpanii pół roku, to ja napisał 3 książki, zrobił 2 filmy i dużo innych w życiu. Bo Denis jest artystą z wykształcenia w ogóle. Pracował. Jesteś jak ty. No jak ja, tak. Sportowcy, artyści. No, w różnych sposobach, tak. No wszystkie my... Aktor z wykształcenia. No był aktorem, teraz ja sportowiec i mam nadzieję, że z makakiem. Jak teraz też bardzo interesowany, że ja przyjechałem do makaka na spinaczku, a Irży z Patrycją wczoraj też, oni pojechali do Włoch.
żeby wspinać w finale Ligurii. A to jest tam, lubię też, to jest niedaleko od niej. Ja dużo tam wspinałem na ścianach w finale Ligurii. I taka zmiana, i to jest przykład taki symboliczny dla mnie. Akurat się zamieniliście tego dnia. Miejscami. Super, super. No dobrze, ale czy ty, tak jak powiedziałeś, panel traktujesz tak jak po angielsku climbing gym, czyli jest to trening wspinaczkowy, ale ekscytowałeś się zrobieniem wczoraj, dzisiaj tych dróg, czyli to jest dla ciebie wyzwanie emocjonalne, Rysie. Takie pozytywne. Tak, i jak my tu drogę z mojej dzisiaj zrobili, to jak ja wszedł w dół, to pamiętasz, jaka tak, emocja pozytywna to była? To my, jak my zyspół jedny, ona mnie wspomogła. Mam nadzieję, że ona na jutro też pospinaje bardzo mocno, tak. Ponieważ gdzieś jest męczące. Na jutro, okej, dla niej moje dla niej swoje wyzwanie, dla niej, dla mnie moje wyzwanie. Tak, i każdy ma inne, ale... Tak, jaki zyspół, to jest zmiana emocji od niej do mnie, od mnie do ciebie, Marek, od ciebie do mnie. Też pozytywnie. Pozytywnie. Dobrze, i teraz szykujesz się do wspinania w skałach po prostu, sportowego. Tak, i taki powiedziałeś, że przez 3 lata najbliższe to planujesz robić. O, to jest mój projekt teraz, że chcę dostać zmianę aktywności od 8000 metrów do 8A. 8A to jest moje marzenie, żeby zrobić w końcu po 2 lata, okej, możliwe po jednemu roku, po 2 lata, jak będzie możliwość i zdobyć to szczyt wielki dla mnie, no i potem pić zimne wino. Przyjdziesz do Polski, będziemy świętować. Tak jest, ale czy już wiesz, bo wiadomo, że 8A, 8A nierówne, bo 8000 stoi. Czy już wiesz, w którą stronę, które, czy to będą Alpy, czy to będą w Hiszpanii, gdzieś się będziesz spinał? No to, od tego ja mieszkałem dużo w Hiszpanii, że tam nie odpowiadalny od klimatu, że tam w ogóle sucho i skały nie wilgotne i ciepło w ogóle, że możliwe spinać krugły rok. Pewny rok ja tam mam treningu, albo potem powrócę się do Włoszech, albo teraz w Polsce. To jest bardzo ważny przykład tego, że ja robię duży dróg on-site. On-site? Tak, jak to dobrze, po polsku? U nas też się mówi on-site. On-site. To jest w głowie taka konstrukcja w ogóle, żeby rozumieć, jak następny chwyt zdobyć, jak załadować nogę, jak skręcić ciało. I to jest taka gra, jak tańczyć na skalach. I to dla mnie bardzo piękne, mnie pasuje. Pasja. Tak. Ale powiem ci, że jak ja rozmawiam ze swoimi znajomymi tutaj, to ja właśnie nie mówię, że słuchajcie, jak stoisz na ścianie tak sztywno, to nigdzie nie pójdziesz, to jest tanie. Tu trzeba dołożyć nogę, wyjść, trochę. Odejść gdzieś. Aż mi serce się raduje, jak słyszę, że ty to mówisz. No, taka że to kondycja jest specyficzna. Kiedy ja idę drogą, ja nie pamiętam ni o czym w świecie. To jest koncentracja na jednym chwycie, na skręcenie ciała, na długiej... Takie drobiazgi. No, tak. Szczegóły. No wszystko to jest nie kuwalkami, to jest jaki taniec od początku do końca. Jak taki mentalny, taka konstrukcja, nie? Z początku do finału, jak nie robisz błędu, to jest taka sztuka. Oczywiście maleńka, no piękna sztuka. Wydaje mi się, nie chcę ci zabierać dużo czasu, bo na pewno chciałbyś wrócić na trening. Dokładnie tak, więc bardzo dziękuję. Dziękujemy Makach, że oni wszystko tu zorganizowali i mam możliwość na spinanie takie piękne. Najważniejsze jest to, że masz projekt po prostu zarąbisty. I dziękujemy Maju, że ona się próbuje. Nie, no Denis, to ja dziękuję. Że poznała, no nie, no właśnie. To miejsce ma klimat, dlatego lubimy tu być i budować formę, trenować, przebywać. Po prostu tu jest fajnie. Miłego wieczoru. Cześć. No, dzięki.